Suwalczanie złożyli hołd Leszkowi Aleksandrowi Moczulskiemu. Wiersze zmarłego przed niespełna miesiącem poety czytali pisarze, przyjaciele, znajomi i sąsiedzi z ulicy Żeromskiego w Suwałkach, gdzie niemal 80 lat temu urodził się, a potem spędził dzieciństwo i lata wczesnej młodości. Wieczór in memoriam rozpoczęła projekcja dokumentu z udziałem wybitnych polskich twórców, jak chociażby Jana Kantego Pawluśkiewicza, z którym nasz poeta współpracował. Kompozytor, jak wspomina, potrzebował aż roku na oswojenie się z tak subtelną materią, jaką jest poezja Moczulskiego. Trud został przekuty w zapierające dech w piersiach nieszpory ludźmierskie. A potem powstała Droga, Życie, Miłość, oratorium o męce i zmartwychwstaniu Pana. Po teksty Moczulskiego sięgali także skaldowie Marek Grechuta, Czesław Niemen, Grzegorz Turnał. Wiersze w Muzeum Okręgowym w Suwałkach czytali ludzie, którzy znali artystę osobiście albo też za pośrednictwem jego poezji. Spotkanie poprowadził kustosz działu literackiego Muzeum Zbigniew Fałtynowicz. Dzisiejszą wędrówkę też nie powinniśmy zacząć inaczej jak od ulicy Żeromskiego w Suwałkach. Są na sali osoby, które pamiętają niepowtarzalny klimat tej ulicy i jakiś wewnętrzny spokój. Jeszcze ślady tego spokoju, tego klimatu można czasami odnaleźć tutaj na ulicy. Leszek napisał kiedyś taki utwór pod tytułem Obrona prowincjonalnej ulicy. Wiersze o mieszkańcach ulicy, przy której się urodził, czytał sąsiad Moczulskich, Ryszard Łapiński. Pan Bełdzik ze swoim akcentem Kuźniecow, burmistrz Grodna, gazetę czytał na wznak w Niemnie. W naszym poczciwym przybym widział świteś od Pudeńskiego Boru. Lasanek, przylaszka, sasanka, młodnikiem idziemy stolkiem. W lasanku luniek, ach żyje. Na wzgórku się odwitają. Sąsiadem zza ściany przez 4 lata był Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, który doskonale pamięta mamę poety. Z nią ojciec niejedną noc przegadał i prześpiewał. Z niej prawda ostateczna wynika, jak nieustająca muzyka ludzi dających przedmioty zaprzeczających grozie. Ona rzuciła wyzwanie pogardzie nocy człowieka. Leszek Moczulski z Suwałk wyjechał do Krakowa na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam już pozostał. Kolega po piórze, Bronisław Maj, widział go jako człowieka mądrego o nieskazitelnie czystej duszy, kochającego ludzi. Grzegorz Turnał jako filozofa i przewodnika. Anna Dymna nazywała go czarodziejem, który pisał wiersze.